Siemanko, z tej strony Zbylu, witam was w kolejnym odcinku Producent Prawdę Ci Powie. A dzisiaj jesteśmy w wielkiego studio u Sermicha. Witam. Siemanko. Cześć. Na początku chciałem Ci pogratulować do tej płyty. Dziękuję za album Vanilla Highs. To już drugi raz się. To już drugi raz, bo powtarzamy to. I na wstępie powiedz mi, co sądzisz o tych zmianach, które weszły teraz w kwietniu a propos przyznawania do tych płyt, że liczą się te wyświetlenia, tak? I no, wcześniej wycofano... Nie monitoruję tego, w sensie, co tam dokładnie pozmieniali. Słyszałem o tym właśnie, że są wyświetlenia, że jest sprzedaż cyfrowa i wiesz, to jest dobre, no bo tak naprawdę sprzedaż cyfrowa to też jest sprzedaż, coraz popularniejsza u nas w kraju. No i tak. Pamiętam w zeszłym roku, jak robiliśmy płytę Kurt Rolson, to byliśmy trochę zaskoczeni wynikiem tej sprzedaży cyfrowej, że faktycznie tyle ludzi kupuje cyfrowe pliki, czy to na telefon, czy to do komputera i tak dalej. Trochę martwi mnie z kolei aspekt finansowy tego, bo nie wiem, czy wiesz na przykład, że sprzedałeś pliki na iTunesa, tudzież na Spotify'a. No właśnie, jeszcze nie sprzedawałem, więc... No właśnie, musisz mieć tak zwanego, to się chyba fachowo nazywa agregator, czyli pośrednika po prostu, który no, upierdala ci tam z 70-80% twojego dochodu. Także pamiętam, jak sprzedaliśmy ze 100 tysięcy plików, to my zrobiliśmy z 3000 zł. Nie? Więc dalej, jak gdyby sprzedaż fizyczna dla nas, jako tak zwanych wykonawców, jest no, wiele bardziej dochodowa niż sprzedaż ta cyfrowa. Co jak gdyby... Nie zmienia faktu, że mnie to cieszy, no bo to znaczy, że jest zainteresowanie, że ludzie kupują jednak, wiesz, oryginalnie muzykę, legalnie przede wszystkim. I że to się liczy teraz do statusu złotej płyty, no to jest jak najbardziej okej, okay. No jest to sprzedane, tak? To nie jest, wiesz, pobranie z torrentów, czy też cokolwiek innego. To jest to faktyczna sprzedaż w innej formie niż do tej pory. No tak, tutaj, no tutaj też dochodzą te wyświetlenia, prawda? Tam 2,5 tysiąca wyświetleń to jest sprzedany jeden album. Tak, tak. Czyli jak ktoś ma 25 milionów, to sprzedał 10 tysięcy płyt, jeśli dobrze policzyłem. Dokładnie. Znaczy, wiesz, o ile... znaczy, to ma dwa końce, jak zawsze, wiesz, jak każdy kij. O ile to nie są wyświetlenia gdzieś załatwione w jakiś sposób, bo czasami niektóre, wiesz... No można kupić. Dokładnie, no, wiesz... Ale myślę, że jakoś to jest możliwość chyba sprawdzenia tego. Kurczę, wiesz co, wydaje mi się właśnie, że chyba nie, bo gdyby to, że ludzie na przykład kupują te wyświetlenia, w jakiś sposób było sprawdzane, że oni faktycznie je kupili, to na pewno nikt by tam nie przyznawał im za to, wiesz, jakichś tam wyimaginowanych statusów, nie? Ale nie wiem, no nie interesuje się, my nie kupujemy, bazujemy na tym, co mamy, jest bardzo dobrze i... Mogliby się sprzedawać. Moglibyśmy sprzedawać, tak. Bo macie duże wyświetlenie. Ale to jest jak najbardziej spoko, nie? Wiesz, jeżeli faktycznie ludzie wchodzą, oglądają, katują te kawałki, to dlaczego nie? No. No tak. Poza tym, wiesz, no umówmy się też, że status złotej płyty, platynowej, jakiejkolwiek, to tak naprawdę to jest może fajny marketing gdzieś do ludzi, na zasadzie takiej, że wiesz, że tam płyta ma status złotej, to znaczy, że jest fajna, bo dużo ludzi ją kupiło. No tak, i to też jakby może napędzić znaczną sprzedaż i promocję. Ale wiesz, ale tak naprawdę to, że tak powiem, gówno daje, nie? Bo samo otrzymanie złotej płyty wiąże się jeszcze z kosztem tego, że tą płytę musisz w ogóle wyprodukować. W sensie zrobić ją fizycznie, kupić tam, kosztuje powiedzmy, nie wiem, około 500 zł, tak, zrobić jakiej płyty tam w ramce i tak dalej. I o ile w naszym przypadku, jak nas jest dwóch, to może nie jest to jeszcze jakiś tam strasznie duży wydatek, ale jak masz na przykład 5-osobowy band, tudzież 10 i tak dalej, wręczenie każdemu to już jest 5000 zł, załóżmy. A ten cały spaw, czy tam kto to przyznaje, jedyne co ci ułatwia w tym wszystkim, to przysyła ci pana, który ci to na imprezie, którą sam zorganizujesz, uroczyście wręczy. Znowu za własne pieniądze, jakby, tak, oczywiście, też trzeba tych muzyków opłacić, tak? Więc tak naprawdę, wiesz... Trochę takie niekończące się koło, bo trzeba cały czas jakby, no mówiąc kolokwialnie, ładować pieniądze. No tak, no, tak jak ci mówię, no marketingowo to jest bardzo fajne, to też jest jakieś zawsze fajne wyróżnienie, bo jeżeli płyta ma taki status, no to wiesz, to się jarasz tym, że dużo ludzi ją posłuchało, ale tak naprawdę to gówno z tego wynika. Nie? Jakby tego nie było, to też bym był zadowolony. No dobra, słuchaj, bo w czwartek była premiera waszej płyty, tak. Niestety nie mogłem się pojawić, a bardzo chciałem, bo miałem wywiad. Aha. Widziałem zdjęcia i kolejka była dosyć spora. Wyglądało to naprawdę poważnie. Powiem ci, że poważnie. Co roku jest coraz poważniej, bo w zeszłym roku przy premierze Kurt Rolsona takie tam mamy, powiedzmy, punkty na Chmielnej, gdzie się kończy kolejka. No tak. To stali gdzieś tak w stronę, powiedzmy, Atlantika. A w tym roku akurat wchodziłem do PLN-ów od tyłu, więc nie widziałem, wiesz, tej kolejki, tak zwanym
pierwszym rzucie, ale widziałem zdjęcia masakryczne. A w jakim w ogóle są to... W jakim wieku są ci słuchacze, znaczy, odbiorcy? Wiesz co, no jak ci, którzy przyszli. Jak to słuchacze hip-hopowi, tacy mocno jak gdyby, tak powiem, wjebani, nie? W tą akcję, to jest premiera i tak dalej, są być tego samego dnia. Mhm. Są głównie ludzie młodzi, ale też, wiesz, były rodziny z dziećmi. Był facet przed synem takim tam, powiedzmy, nie wiem, 2-3-letnim, nie? Mhm. Gdyby tam przekrój wiekowy jest dosyć duży, oczywiście z naciskiem na ludzi młodych, bo ludzie młodzi z reguły są, wiesz, mocno wbici w jakąś tam subkulturę, nie wiem, chcą być na bieżąco, chcą być w dniu premiery, kupić tą płytę, a nie tydzień później w Empiku z rodziną na zakupach, tam gdzieś w Tesco i tak dalej. No tak, no bo są komentarze, że Tedego słucha tam Gimbaza, Małolaty i tak dalej, ale z drugiej strony przecież jak my, jak byliśmy młodsi, chodziliśmy na koncert, na koncerty, też byliśmy w wieku oczywiście, tych ludzi i nikt się z tego nie śmiał. W sensie, nie było jakiegoś problemu. Ja na przykład, wiesz, teraz nawet jak wychodzę jakieś rzeczy, powiedzmy, zagraniczne, którymi ja się jaram, wiadomo, że nie pojadę tam na premierę, ale na przykład no, nie kupuję ich z reguły w dniu premiery, że tam nie śledzę, wiesz, wszystkich wydarzeń, co tam kto powiedział, zrobił i tak dalej, bo no, mam trochę lat i po prostu nawet zwyczajnie na to nie mam czasu. Ale jak gdyby dalej się interesuję tematem, po prostu, wiesz, no, nie jestem może już takim aktywnym, kurde, tam fanem, jak powiedzmy 10 lat temu. Ale z tym, co mówisz a propos ludzi, którzy słuchają tu akurat konkretnie nas, to myślę, że wiesz, to jest zjawisko, które dotyczy większości wykonawców hip-hopowych, że no tak, ale to jakby te komentarze są jakby no tak, no, ale aktywne bardziej. U nas z reguły, wiesz, komentarze takie dziwne, na przykład, nie wiem, 2-3 lata temu często się pojawiają akurat pod naszym adresem, nie? I to niezależnie, że dotyczy pieniędzy, popularności, sprzedawania płyt, nie wiem, wydawania ilości kawałków i tak dalej, i tak dalej. No to z tym po prostu trzeba jakoś żyć, no. Myślę, że tak naprawdę to jest, wiesz, jakieś grono 100 osób, które dosyć aktywnie krzyczy w tym internecie, że oni są widoczni, nie? A jak gdyby wszystkie statystyki, wiesz, response taki od fanów, który gdzieś tam dostajemy tam w różnych mediach tam społecznościowych i tak dalej, no niekoniecznie to potwierdza, że to są, wiesz, sami bardzo młodzi ludzie, nie? A z drugiej strony, no co jest złego w tym, że są młodzi ludzie? No, no tak, no to jest jakby normalne. No dobra, słuchaj, historię twojej kariery można prześledzić na stronie Wielki O. Ale chciałbym, żebyś nam bardziej przybliżył ten okres i ten moment, kiedy podjąłeś współpracę z Numerem, bo nie wiem, czy to tak dobrze odczuwam, że to był jakiś tam bardziej przełomowy moment w twojej karierze. Wiesz, w pewnym sensie tak, tak. Bo ja wcześniej, przed 2008 rokiem, studiowałem, mieszkałem w Trójmieście, mieszkałem tam 7 lat. I oczywiście z uwagi na wykształcenie, zajawki i tak dalej, ciągle gdzieś tam się obracałem w tym środowisku muzycznym, w różnych projektach, też niekoniecznie hip-hopowych, bo na początku lat 2000 grałem w takim zespole, który się nazywał Psychiczny Rynsztok. No tak, na basie. Tak, na basie i taki mocno rock'n'rollowy, wiesz, wykręcony zespół, a gdyby głównie chodziło mi o to, żeby gdzieś mieć cały czas kontakt z instrumentem, z graniem, wiesz, już tam nieważne, co będziemy grali, ja lubię rock'n'roll. A ty jesteś samoukiem, czy po nie, szkole? Nie, po szkole. Tak. I proszę ciebie, bodajże w 2005 albo 2004 roku sytuacja była taka, że miałem pierwszy skład swój hip-hopowy. Rymoplastykon? Nie, Rymoplastykon to byli nasi znajomi, z którymi potem sporo współpracowałem. Ale poznałem na studiach takiego faceta, który się nazywał Skrzyp. On był raperem. No i założyliśmy bardzo wyszukaną nazwę zespół Skrzyp Sermi. No tak. Więc był to jakiś tam pierwszy taki etap, gdzie gdyby produkcje, które gdzieś tam sobie robiłem cały czas, wiesz, do szuflady, mogły gdzieś tam wyjść, powiedzmy, na tą lokalną scenę trójmiejską taką, bo niestety w Trójmieście jest ten minus, że wszystkie rzeczy, wiesz, jest dużo fajnych rzeczy, ale one są bardzo lokalne. Tam nie ma czegoś tak, takiego... hermetycznie chyba. Tak, nie ma czegoś takiego jak tutaj, że powiedzmy, wiesz, zespół, który tam jest niezły, jest jakiś popularny, wybija się nagle na cały kraj, w ten kraj go znają. Tam jednak dużo rzeczy zostaje, albo większość w takim hermetycznym gronie. I w 2005 roku Numer właśnie grał koncert w Gdyni. I proszę ciebie, no to było dosyć takie dziwne, bo graliśmy tam support i on po tym supporcie poszedł do tego mojego kumpla rapera, który występował i mówi, ty, kto ci robi muzykę, zajebisty. No mówi, no tu Michu, tam poznajcie się i tak dalej. I Numer wtedy zaproponował mi udział na swojej płycie, która wyszła potem w ogóle w 2009 roku, Ludzie Maszyny Słowa. Wtedy już ją produkował, no jak to Numer, no tak. Długo, ale treściwie. No i to zaczęło się to, że zacząłem przyjeżdżać do Warszawy. Powiedzmy raz w miesiącu, co 2 miesiące i tak dalej. Przywoziłem jakieś tam produkcje, wiesz, słuchaliśmy sobie coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I w 2008 roku, gdzie no po studiach, jak gdyby, wiesz,
tak jak się mówi, w Gdańsku jest strasznie, strasznie taki marazm, jeżeli chodzi, wiesz, o życie z tego, nie? Jako zajawka spoko, ale... No i ciężko się też wybić, tak? Dokładnie. Nie, no to w ogóle zapomnij. I mój kumpel, który studiował ze mną równolegle, Łysy Anioł, mieszkał już tutaj w Warszawie, przeprowadził się z Gdańska też, dostał pracę w TVN. I on jak gdyby był takim zapalnikiem tego, że ściągnął mnie tutaj, mówi, dałem, mówi, wiesz, coś poszukamy w tej telewizji i tak dalej. Bo ty w Eurosporcie, nie, w Orange. Plusie. I w Orange też, tak. Tylko Orange już nie ma niestety, się zamknęło. Ale kanał w Plusie dalej, teraz z takim nowym kanałem Motowizja. No i proszę ciebie, jak przyjechałem tu w 2008 roku, to w ciągu miesiąca albo dwóch, nagle, wiesz, moje życie się wywaliło do góry nogami, bo przychodziłem oczywiście tutaj do chłopaków do LWW, gdzie tam próby miała Marika, za chwilę grałem u niej w zespole. No właśnie, bo dokładnie. To też o to chciałem zapytać, tak. O Marika, grałeś na klawiszach. Tak, tak, na trąbie, dokładnie. Ich z 2 lata chyba, jakoś tak. Tetris robił płytę też tutaj w LWW. To też pamiętam, tak. Zdjęcia wrócałem. Dokładnie, tam, więc Tetris zatrudnił mnie od razu przy swojej płycie. Potem Pablo Pavo, z nimi też krótko grałem. Coś tam, jakieś produkcje dla Wawa Mafii, wiesz, nagle rzeczy, które jak gdyby były niedostępne do tego momentu i gdzieś tam nawet nie marzyłem o tym. Znaczy byłeś po prostu w dobrym miejscu, tak, no, w trafiłem, czasie, wiesz, idealnie moment. Strzeliłeś się. Tak. I jakieś pół roku później był pomysł właśnie reaktywacji WFD i numer do mnie zadzwonił, że zbierają właśnie bity, wiesz, na nową płytę i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jak gdzieś wysłałem im was 10 propozycji, z czego kawałek, który potem gdzieś tam, nazwijmy to, stał się popularny już 10 grudnia płynę. To był jakiś w ogóle taki totalny, wiesz, odrzut, który gdzieś tam wrzuciłem tak na zasadzie. Ale tak często jest, nie? Właśnie, tak, bo tak. Też inaczej na to patrzysz. No oczywiście, tak. No i oni jak to słyszeli, zajarali się od razu, wiesz, powstał ten numer. I na premierze tego WFD poznałem Jacka. W sensie Jacka poznawałem gdzieś tam parę razy wcześniej, ale na zasadzie takiej, wiesz, cześć, nic konkretnego, nie? I dzień po premierze dzwoni do mnie Jacek, mówi, zróbmy płytę. Tak, to tutaj idę. Nie? No i tak, jadłem akurat kebaba gdzieś tam na Królewskie, trochę przesiadłem, ale mówię, nie no, jasne, nie? I wtedy to był Notes? Notes 2, tak. Tak, to Notes 2. I nie znałem też wtedy, wiesz, jak gdyby specyfiki pracy Jacka i tak dalej. Ale to wiesz, na zasadzie dzisiaj mi powiedział, że teraz miesiąc będziemy, kurwa, przeżuwać. Nie, nie. A on do mnie dzwoni za 3 godziny i mówi, kurwa, mówisz, 3 kawałki mam napisane, dawaj coś, nie? No to no, tak samo było ze mną, no, naprawdę, no. Powiedziawszy. Przyjechałem, no, tak. Pokazałem im kilka bitów, nie minęło, nie wiem, pół godziny, godzina, już nagrywałem jego zwrotkę. Dokładnie. No. I jak gdyby, wiesz, w dłuższej perspektywie to jest zajebisty system pracy, nie? Po prostu, wiesz, robimy dużo, jak gdyby sami się napędzamy na to, żeby to robić, wiesz, jest to, że tak powiem, płodne. Nie? No tak, ale niektórzy mogliby też pomyśleć, że za szybko, że się nie przykłada, że to, że tamto, no ale... No tak, ale... Ale też liczy się jakby, wiesz, no jeśli... Ktoś ma po prostu talent i ma wenę i pisze. To raz, dwa, że jak robiliśmy płytę Notes 2, to powiedzmy, bo to był podwójny krążek, nie? To jeden krążek miałem, na jeden krążek miałem bitów, jakiś taki poodkładanych, wiesz, porobionych gdzieś do szuflady, jakichś remiksów, czegoś tam, czegoś. I po prostu to wykorzystaliśmy jako, wiesz, bazę do zrobienia pierwszej płyty. A drugą płytę zrobiliśmy właściwie przez okres wakacji, nie? Ale tak dzień w dzień, to tak... Ktoś może, wiesz, patrzy na to z boku, że 3 miesiące to jest mało czasu, to też wszystko zależy od tego, ile czasu na to poświęcasz. Jak my siedzimy, a przy każdej płycie właściwie siedzimy, jak nie dzień w dzień, to co drugi dzień. I sam proces powstawania, wiesz, potem miksów, masterów, bo też robimy wszystko tutaj na miejscu, nie oddałem gdzieś tam do osób trzecich, to tak naprawdę wychodzi ci kupę godzin, nie, spędzonych tutaj. Bo czasami ktoś mówi, robi 2 lata płytę, okej, nie, tylko tak naprawdę w studiu spędził, wiesz, 2 tygodnie z tym. No ja myślę, że jak się płytę robi, to trzeba po prostu ją wypuścić w świat, jakby to zmaterializować, prawda, tak, i tak. Zostawić to. Bo dokładnie, tak. Tak. Więc już też ma takie podejście, że po prostu dopuścić i robić nowe rzeczy, bo tak to człowiek dokładnie. By się, wiesz, w ogóle nie rozwijał, prawda? Zgadza się. No ja na przykład, wiesz, wszystkie płyty, które do tej pory wypuściliśmy, bardzo rzadko ich w ogóle słucham, nie? Ja mam tak, jaram się, wiesz, samym tym momentem tworzenia, nie? Potem jak gdyby już całe, nie wiem, promowanie, gadanie o tym, to już nie do końca mnie kręci, nie? Fajne jest po prostu, wiesz, robienie nowych rzeczy i to daje takiej, wiesz... No też fajne jest to, że wy cały czas, nie? Jakby współpracujecie razem na żywo, na miejscu, prawda? Tak, tak, dokładnie. A nie odbywa się to internetowe, dokładnie. To często bywa, bo wtedy też się jakby zatraca, no kurczę, no nie ma tej jakby interakcji, tego no tak, zrozumienia. No, wiesz, ja jestem w ogóle fanem takich rozwiązań, że jeżeli coś ma być fajnego i w ogóle coś ma z tego wyjść, no to po pierwsze musi się poznać, spotkać, mieć jakiś tam wspólny flow, wiesz, jakaś chemia taka musi zaistnieć, bez wycieczek gejowskich, ale wiadomo co chodzi.
No i to dopiero ma sens, wiesz, takie robienie, kurwa, typu dobra, dać coś wyślę, ty tam nagrać i tak dalej, to jest fajne, nie wiem, w przypadku jak robię reklamy na przykład w telewizji. To jest po prostu job taki. No tak, tak. Ma być tak i tak, okej, proszę, dziękuję, płacone na razie. Jak to ma być coś fajnego takiego, żebyście oboje mieli z tego fan, wiesz, i wyszedł z tego jakiś tam, nazwijmy to, hicior tudzież coś, no to musi być to jednak ta wzajemna chemia. Okej. I to też nie z każdym udaje się uzyskać niestety, nie? To wiesz, to wierzę właśnie w takie gówna typu, wiesz, że to musisz tam konstelacja gwiazd, wiesz, musisz spotkać odpowiednich ludzi i tak dalej, nie? No, starajcie się. Wiele osób na pewno chciałoby się dowiedzieć, na jakim sprzęcie pracujesz, bo aha, jednak to jest bardzo ważne i chciałbym się dowiedzieć właśnie, czego używasz do produkcji. To ci powiem, najczęstsze pytanie od ludzi, którzy piszą na Facebooku, jaki program? Na zasadzie oni wierzą chyba w to, że wiesz, że w zależności od jakiego programu korzystasz, to masz lepsze lub gorsze wyniki. Nie? No podobno, podobno Cubase i Fruity Loops to mają różne brzmienie. Tak, słyszałem, tak. Więc bardziej sztywny bas jest w Cubase, a z kolei w Fruity jest górka taka przyjemniejsza, nie? No. Znaczy, jeżeli chodzi o sprzęt, wiesz co, to ja strasznie dużo lubię zmieniać. W sensie parapetów, klawiszy, to powiedzmy co płytę mam coś innego. Robiliśmy tam Notes 2, wtedy miałem Korga Tritona. Potem wymieniłem tam na coś po drodze, tam kupiłem tego, co stoi z tyłu Rolanda, kupiłem tego Korga. Ale korzystasz z brzmień tutaj pokładowych? Tak, w dużej mierze tak, z tym, że on ma akurat tą fajną funkcję, że możesz sobie dużo rzeczy modyfikować, nie? W sensie, wiesz, jakichś tam relaysów, kurde, ataków, nie wiem, pogłosów, cudów, wianków, także te barwy, które są tutaj, można dosyć mocno pozmieniać. I to jest takie kreatywne narzędzie, wiesz, czasami z jakichś, nie wiem, prostego brzmienia, nie wiem, skrzypiec czy czegoś, możesz wiesz, wyciągnąć coś takiego zupełnie nowego, a zarazem ciekawego. Oprócz tego mam to ustrojstwo małe, mininowe. To wszystko pokażę, oczywiście. W tym jestem zakochany, po prostu miłością pierwszą. Tak, to jest zabawka, która kosztuje niewiele, bo 1500 zł, tak, na syntezator to nie jest sporo. A jest po prostu killerem takim masakrycznym, wiesz, ma analogowy cały blok syntezy, można tam naprawdę wykręcać z tego cudne rzeczy. Plus masz jeszcze jakąś bazę swoich pisetów takich, z których tam... A nie przeszkadzają ci te mniejsze klawisze niż tutaj? Na to też znalazłem rozwiązanie, bo to oczywiście jest najgorsze te mniejsze klawisze, z tym, że gram sobie po MIDI na tym, barwami no tak, z tego. Dokładnie. Bo te, znaczy, oczywiście jak robisz, nie wiem, kawałek trapowy, w którym są trzy nuty, to jeszcze idzie na tym coś wystukać, ale jak no chcesz tak, jakieś zrobić arpeggia, przebiegi czy coś, to już jest masakra, nie? To jest taki rozmiar dla dzieci. Albo dla tych, co nie potrafią grać, no. No ale to można właśnie rozwiązać drugą klawiaturą. I oprócz tego, wiesz co, mam jakieś małe stare trochę rzeczy, no mam tam, nie wiem, Nexusa, mam Silenta, mam Kontakta, z Kontakta. Czyli to takie do elektroniki. Tak, ale nic też takiego kosmicznego, na zasadzie, że nie wiem, że powiem wam nazwę, ale nie wiem, czy... Nie, co, ja wychodzę z założenia, że po prostu trzeba dobrze zagrać. Tak, dokładnie. Tak ludzie piszą na przykład, pytają mnie o brzmienie basu, pomimo tego, że mają wtyczkę podstawową, w którą się dzieje z bas, i wiesz, im tłumaczę, że to nie jest kwestia jakby wtyczki, tylko no, zajebistego zagrania. No tak, pomysłu, wiesz, jakichś rozwiązań tam rytmicznych i tak dalej, nie? No ale a propos tych syntezatorów, to właśnie ja nie korzystam z syntezatorów, tylko z klawiatury sterującej i właśnie mam do ciebie pytanie. Tak. Jak grasz jakieś tam brzmienie sobie, nagrywasz je na wave, prawda? Nie, właśnie nie. Robię nie. Zupełnie inaczej, bo znaczy, powiem ci całą jak gdyby strukturę. No tak, jak nagrywasz w MIDI, to sobie edytujesz to ile chcesz. A nagrywając jakby brzmienie pokładowe, no nie masz możliwości edycji. Dokładnie tak. Chyba, że jest jakieś tam dedykowane programowanie, bla bla bla. Tak. Ja na to mam jeden patent, bo kończąc jeszcze instrumenty, to oprócz tego mam gitarę basową, zwykłą gitarę, trąbkę, to są też takie rzeczy, których tam staram się dużo używać, bo ani trąbki, ani basu nie ma fajnego w wydaniu VST. W sensie, jeżeli mówimy o akustycznym basie, nie? Jednak wiesz, wszystkie smaczki artykulacyjne, sposób grania, czy to trąbka, czy bas, to jest nie do podrobienia i zagranie trąbką na klawiszach brzmi jak z disco polo, z wesela, chyba że taki jest zamysł, że to ma być takie pastiszowe. A z kolei gitara basowa też ci daje kupę możliwości właśnie takich, wiesz, groove'u i tak dalej, co nie do końca jest do odtworzenia w wersji jakiejś klawiaturowej. Ale wracając do pytania o tym, co mówisz, to partie na przykład syntezatorowe, gdzie załóżmy kawałek jest trapowy i mają być takie zero-jedynkowe, wiesz, ustawienia jakiegoś arpeggio i tak dalej, z reguły wgrywam sobie jakoś lat MIDI po to, żeby móc przeedytować to, wiesz, na 0-1 już takie zupełne, nie? A już czyli mówię, co skwantyzowane dalej i tak dalej. Ale na przykład wszystkie jakieś partie, wiesz, fortepianów, rzeczy takich, które z założenia powinny być zagrane z łapy, nie? Staram się grać po prostu na żywca, nie?
Często je też wklepuję w MIDI, w sensie takim, że móc potem sobie jeszcze kontrolować barwę, bo załóżmy, odtworzy sobie cały mix, wiesz, i nie do końca mi co tam podoba, nie wiem, sobie góry zdjąć, coś podciąć i tak dalej. Ale jak gdyby tego MIDI nie ruszam już wtedy, nie? Mhm. Czyli mam MIDI po prostu tak jak zagrałem, to zostaje, jak już podoba mi się barwa, zamieniam to na wave'a i koniec, nie? No dobra, a powiedz mi, czy uważasz, że do produkcji muzyki potrzebny jest zajebisty sprzęt za duże pieniądze? Nie, właśnie, wiesz co, gdzieś ostatnio miałem w jakimś wywiadzie to pytanie i... Bo wiele osób po prostu pyta o sprzęt, prawda? Chcą mieć zajebisty sprzęt i znam osoby, które po prostu miały pieniądze, nie miały co z tym zrobić, zainwestowały sobie w sprzęt, ale nic z tego nie było. Rozumiem. To co powiem ci, ja zaczynałem od zestawu Creative'a 2 plus 1, takiego klasycznego z MediaMarktu. I takiej Yamaha PSR 500, to jest wczesne lata 90. Jako kontroler MIDI, barwy i tak dalej. I kiedyś słyszałem taki wywiad z jakiejś gazecie zagranicznej z gościem, który chodził po różnych studiach, poznał różnych producentów. No i z reguły tam, wiesz, się chwalili, jakie to mają tam fancy, kurwa, zabawki, wiesz, tu coś kupił nowego i tak dalej. Aż trafił, już nie pamiętam do kogo, ale może to jakiś Timbaland, Pharrell, jakaś taka, wiesz, górna półka medialna. I on miał stary 5 rzeczy. W sensie jakiś taki zajechany, wiesz, klawisz, kurwa, Alesisa, jakiś tam, nie wiem, w ogóle, wiesz, coś a la te MIDI moje Yamaha, jakąś przekładkę taką też 30-letnią. Zero w ogóle, wiesz, takich, kurwa, fancy zabawek, nie, które tam wychodzą, kontrolerów i tak dalej. No i a rozpierdala, nie, rozumiesz. Na zasadzie takiej, że wiadomo, na pewnym etapie, wiesz, jak już robisz płyty ogólnopolskie do sklepów, gdzie masz być zmiksowane, zmasteringowane i się tym wszystkim sam zajmujesz, no to, nie wiem, odsłuch typu to, co tutaj stoi, wypadałoby mieć zrobione pomieszczenie, wypadałoby mieć jakiś tam klawisz z wyższej półki, tak samo. Widzę, że głośniczki małe komputerowe też są. Oczywiście, to jest tak zwany nasz gimbal głośnik, to jest podstawa, wiesz. Ale pokazuje dużo. Bardzo. I powiem ci na przykład a propos strojenia wokali śpiewanych zwłaszcza, bo przy rapie to nie ma aż takiego znaczenia. To na tych dużych paczkach czasami jakiś ćwierć tonu nie usłyszysz, a to jest bezlitosne, nie? Wokal, który gdzieś tam lekko się odstraja w którymś momencie, to na tych małych jest niesamowicie, wiesz, masz to z przodu, nie? Takie a masz tak, że na przykład, nie wiem, wracasz do domu, w domu też zresztą sobie słuchasz swoich podkładów, jak słucham, wiesz, na takim sprzęcie konsumenckim, ale absolutnie nic nie robię. Niektórzy tak robią, że jak w domu produkują, włączają sobie podkład w pokoju i idą jeszcze do kuchni. A, okej, okay, w sensie różnych... I słuchałem, jak to brzmi, tak, prawda? Tak, tak, tak. To ja mam tutaj w studiu takie, taki zabieg, że jak chodzę do kibla, który tam jest na drugim końcu, to jest tak zwany efekt dyskoteki. Czyli wiesz, jak wyjdziesz z klubu, jest tylko to łupanie, tam ewentualnie, nie wiem, wokal powinien się gdzieś pojawiać, jeżeli ma być. I to jest dobry taki tester, wiesz, wychodzisz na zasadzie, czy tam dobrze rezonuje klapa od kibla. No tak. I czy zrozumiesz, co tam jest na przykład śpiewane, czy nawijane, nie? To, tak, tak, jak najbardziej, to takich patentów, wiesz. Samochód, nie wiem, słuchanie z telefonu, to podstawa, nie? A powiedz mi, od czego w ogóle zaczynasz produkcję? No i tutaj, kurde, nie ma w ogóle reguły, nie? Od humoru? To też, nie? Ale na przykład mam czasami takie akcje, że kocham stare, kurwa, wymyślanie jakichś różnych patentów w wannie, nie? Nie wiem, to jest takie głupie może, nie? Ale... Nie, no słuchaj. Wchodząc, wiesz, do wanny, mam stary od razu cały łeb napełniony jakimiś tam patentami, nie? Tak ad hoc, nie? Po prostu wchodzę, jest. Nie? Ja mam przed snem na przykład. A, jak się już wyciszę, okay, to wtedy pomysły przychodzą po prostu. Tak. Nie tylko na podkłady, ale no w ogóle. No to widzisz, to, tak? Każdy ma jakąś tam, kurde, wiesz, swój odpał, nie? Ale strasznie dużo rzeczy też powstaje tutaj na miejscu. W sensie takim przyjeżdżam, nie wiem, na mnie bardzo dobrze działa, jak jestem zmachany po pracy. W sensie jak siedzę w telewizji tam na przykład 8-10 godzin i przyjeżdżam już totalnie, powinienem iść spać, a ja przyjeżdżam na kolejne 8 siedzieć tutaj. I na takim, wiesz, lekkim, kurwa, zejściu, zmęczeniu jeszcze stosuję takie coś, co mi ostatnio kupem powiedział, o, ten napój, będę reklamował, ale wiadomo, o co chodzi. To się nazywa fachowo sugar rush, nie? Że napierdolisz się tej coli, kurde, ze 2 litry, a ja piję hektolitrami, nie? Szlugi cola to w ogóle, wiesz, jak powietrze. Kawa też, czy nie? Kawa też, obowiązkowo. Okay. I po tej coli masz taki, kurwa, wiesz, specyficzny power, nie, od tego cukru, na zasadzie, że no nie jesteś napierdolony, naćpany, czy coś w tym stylu, możesz iść samochodem, normalnie ogarniasz. No ale jest przybyw jakby energii, tak? Tak, taki, wiesz, endorfinek i to fajnie działa, nie? I nie ma zejść takich też dużych, nie, potem. No dobrze. No, także wiesz, no najróżniejsze patenty, no i też nie mam jakiegoś takiego, wiesz, schematu typu, że tam, nie wiem, układam bębny, że coś gram, bardzo różnie, nie? Jak wiesz, jak coś sampluję, to czasami, nie wiem, też gdzieś wpadnę na coś tak na zasadzie, że tam ustawię najpierw sample jakiś, to, wiesz, fajny moment i tak dalej, czy tam podegram do tego totalnie randomowo. Okej. Okay. No.
Wiele osób ma problemy z dobrze brzmiącymi bębnami i powiedz mi, czy ty masz na to jakieś patenty. Nie musisz zdradzać, wiesz, sekretów, ale mniej więcej tak powiedzieć... Okej. No to tak, że to powiedział szybko podczas wywiadu, to na pewno dobór próbek. Bo jak sam wiesz z doświadczenia, tak jak mówiłem, nie chodzi o to, że to muszą być jakieś próbki super drogie, czy coś w tym stylu, ale nie każda stopa będzie się działa fajnie z jakimś werblem, z basem. Na przykład jak robimy kawałki trapowe, gdzie jest ten niski taki, wiesz, 808, no tak. Który jak gdyby jest motorem napędowym tych numerów, to też nie każda stopa z nim fajnie siądzie. Wtedy z czasu jest jakiejś takiej stopy, która ma dosyć mało energii na dole, ale ma taki fajny punch, wiesz, gdzieś tam będzie się razem z nim dobrze korelować. No i kompresja. Kompresja bębnów to jest podstawa. Zwłaszcza w hip-hopie, gdzie bębny są jak gdyby no często, wiesz, na pierwszym planie, ta cała sekcja rytmiczna, to kompresja bębnów i ostatnio taki patent widziałem amerykański, który według naszej szkoły realizacji to wydawało mi się totalnie nietrafionym, ale to działa. Oni, słuchaj, na przykład na werblach, na stopach nie stosują kompresorów takich typowych jakichś tam rozwiązań jak kompresor, stosują limitery. A to dlatego, że mają bardzo szybki atak, którego ja też używam tego limitera. Tak. W kompresorze, wiesz, nie zawsze ustawisz, a tam możesz z tym szybkim atakiem naprawdę dopierdolić tak, że te bębny, wiesz, mimo że trzymają się jakiś tam poziom w piku, są bardzo z przodu, są mocno nakompresowane i nawet gdzieś to masterując, potem jeszcze, wiesz, dowalając ostatecznie, to cały czas tam się gdzieś trzyma. Więc to jest taki patent, no, pozwalający te bębny mocno do przodu, nie? A lejerujesz, łączysz próbki? Na przykład tak, cztery tak. Stopy, tam siedem werbli? Dokładnie, dokładnie. Bo jak gdyby raz, że daje ci to jakieś tam unikatowe, charakterystyczne brzmienie. Dwa, że przez, wiesz, nałożenie tam ilości tych harmonicznych z różnych próbek, to wszystko jest takie bogatsze, nie? Jest fajniejsze. Aczkolwiek czasami jest tak, że trafisz, nie wiem, jakąś fajną próbkę werbla, który po prostu, nie wiem, taki na przykład nasz werbel z perkusji za 2000 zł, nagrywany zwykłym SM-em, brzmi, kurde, kapitalnie, nie? I w niektórych na przykład zastosowania, na przykład w kawałku Wunderbaum, to jest właściwie czysty werbel zebrany tylko z góry, nawet nie z dołu, z dwóch. No i on tam siedzi fajnie, nie? Jest taki, wiesz, żywy, ma punch, ma wszystko, co tam potrzeba, nie? Aczkolwiek, no, siedzi w tym numerze, w jakimś na przykład innym nie będzie siedział, więc to też nie ma na to. No tak, bo to zależy też od klimatu, jakby. Jak oceniasz w ogóle poziom polskiej sceny? Muzycznej? Tak, chodzi mi o produkcję muzyczną, stricte o muzykę. Czy masz jakichś ulubionych producentów? Czy wiesz co? Ja ci powiem tak, ja w ogóle strasznie mało słucham polskich produkcji. To już wszyscy tak, to mówią. Na zasadzie takiej. Nie, że ty, tylko że on też. Tak, tak, nie, no, no. To pewnie klasyka, nie? Tak. Ale to po pierwsze, że możecie też gdzieś, wiesz, nie sugerować. Po drugie, mam taką trochę może hedonistyczną maksymę, ale działającą, że jak gdyby uważam, że wiesz, nic więcej się tutaj nie nauczę, nie? Znaczy, nie to, że wszyscy są chujowi, a zajebisty, nie? Ale na zasadzie takiej, że podglądanie jednak gdzieś zachodu, który jest, no, mimo wszystko dużo bardziej rozwinięty, wiesz, i muzycznie, i kulturalnie, i tak dalej. Kulturalnie w sensie oczywiście podejścia do produkcji, wiesz, doświadczenia, to myślę, że tam dużo więcej rzeczy można stamtąd wyłowić takich fajnych niż tu na tym naszym rodzimym podwórku, które, no, wiadomo, i tak czerpie to wszystko stamtąd, bo ta muzyka stamtąd przyszła i jak gdyby nawet wszelkie próby gadki, tak jak czasami słyszę, że nie, bo my to robimy jakiś tam nasz hip-hop, nie? No właśnie, bo też chciałem się zapytać, skąd w ogóle, tu już jak zeszliśmy na ten temat, zszedliśmy, to chciałbym się dowiedzieć, skąd w ogóle czerpiesz inspirację, bo czasami, czy na tej płycie, jakiej słuchałem, to nie wiem, czy dobrze się dosłyszałem, jakieś inspiracje Maybach Music trochę. Tak, tak, ja strasznie lubię Maybach Music, zwłaszcza Just Powiem Street. Ci przy kilku podkładach, jakby rzucić na początku Maybach Music, to, tak, to tak, byłoby idealnie to... pasuje. Tak. To w sumie dzięki, no, z tym tańszym Justice League. Ale strasznie się jaram, wiesz, ich podejściem akurat tej ekipy, bo jak robiliśmy Notes 2 w 2009 roku, ja miałem od zawsze taki pomysł też dlatego, że grałem na instrumentach, żeby robić takie mariaże właśnie, wiesz, duże instrumentarium, rozbudowane aranżacje. Bo sam dogrywasz wszystkie instrumenty do podkładów? Tak, czy masz też muzyków sesyjnych na przykład? Mam muzyków, ale ściągam ich na zasadzie takiej kumplowskiej wymiany. Nie? Typu ja pójdę gdzieś, zagram coś u nich, oni zagrają u mnie i na przykład na tą płytę zapraszałem Bugiego, który jest perkusistą na przykład Lisowskiej. Zapraszałem
Jezus Maria. Ale w topa, widzisz, przepraszam cię, że zapomniałem, ale... To przypomnij sobie później. Komentarz. Lajan, Wojtek, no przecież. Bo Wojtek, wiesz, jest zawodowym basistą, on głównie to robi, ma zajebiste wiosło, dużo, dużo lepsze niż moje i jednak gdzieś, wiesz, zapraszanie muzyków z zewnątrz, to nawet pomijając to, że grasz na tych instrumentach, to jednak wzbogaca to, wiesz, no to według powiedzenia co dwie głowy to nie jedno. No tak, jest zawsze jakaś nutka inności. I jeżeli to są muzycy sprawdzeni dobrze, a takich z reguły zapraszam, to zawsze wniosą coś fajnego takiego jeszcze, wiesz, od siebie, nie? Ale wracając do pytania a propos tego Justice League. I oni właśnie zaczęli, wiesz, robić taką akcję, która zawsze mi się podobała, ale niekoniecznie tutaj na naszym podwórku można było ją przepchnąć, nie? Bo tak na przykład patrzyłem po kawałkach z Notes 2 czy z Notes 3D, to nie do końca gdzieś tam łapało. Wiesz, rozbudowane aranżacje, ale też w formie takiej hip-hopowych bębnów, gdzieś tam z wykorzystaniem sampli albo z wyklirowaniem tych sampli na zasadzie, że to sample był jeszcze raz zagrany, tylko wiesz... A właśnie a propos bębnów, te przejścia, które robisz, takie solówkowe, że tak powiem, to robisz wszystko tutaj wtyczkowo, czy nagrywasz? Nie, nagrywam sobie bębny. A, nagrywasz sam? Tak. Miałem też wcześniej takie bębny, gdzie triggerowałem sobie, wiesz, że mogłem potem zamieniać... A potem podkładałeś tak, na MIDI, nie? Mhm. Teraz w tym nowym Cubase'ie to jest w ogóle banalnie proste, jak nagrasz akustyczne bębny, można już łatwo triggerować sobie, dostajesz filtrówki, co w przypadku muzyki hip-hopowej jest ważne, no bo... Akustycznych bębnów nie ukręcisz aż tak, wiesz, mocno, tłusto, jak na przykład, nie wiem, podstawienie stopy jakiejś gotowej, takiej syntetycznej, nie? No tak, chyba, że miałbyś studio za kilka milionów. No to tak, no, ale nie ma. Jeszcze. To już idąc w kierunku ostatniej płyty z TD, Vanilla Highs, mam jedno pytanie, bo tak. Mnie to bardzo zaciekawiło, nie wiem, czy to jest celowe. Podejrzewam, że tak, chyba, że się mylę. W numerze Vanilla Lala Highs, ten utwór jest oparty na bridge'u z Wunderbaum. Tak. To jest celowe? To jest celowe, znaczy, wiesz co, powiem ci, tak, to powiem, że to jest celowe, po drugie... Bo wiesz, słucham sobie Wunderbaum, prawda, jest fajny bridge, prawda, zmiana w ogóle klimatu, potem, nie wiem, czy to jest na samym kawałek Vanilla La Highs, ale któryś tam, tam z kolei, no i słyszę ten bridge. Tak, znaczy, to jest w ogóle taki patent, który gdzieś tam często stosuję, robiąc płytę, to oczywiście znamy już jej zawartość, tak? Single, które wypuszczamy przed premierą, są dla ludzi nowe, a oni tej zawartości płyty nie znają i na przykład w którymś kawałku na Kurt Rossonie na przykład był gdzieś tam wrzucony motyw ze Streetwear, który tam wyszedł później, a już ktoś tam, wiesz, kminił, ale to chyba już słyszałem, nie? Tak samo w Wunderbaumie na przykład był wykorzystany ten motyw, który potem się pojawia w Vanilla Lala. I co jeszcze lepsze, słuchaj, to jest taki też żart z mojej strony, bo kawałek nie Banglash, kawałek Hot 16 i kawałek Vanilla Lala mają jedną część wspólną. No, ten sam motyw, tylko w nie Banglash jest to zagrane na fortepianie, w Hot 16 jest dwa razy szybciej na jakimś tam syntezatorze, a Vanilla Lala to jest ten motyw, ale zagrany od tyłu. Aha. Rozumiesz? Więc, czyli to już jest tak, znaczy, dla wtajemniczonych. Dla wtajemniczonych, ale jak gdyby co śmieszniejsze, robiąc kawałek nie Banglash, to byłem jedyny w studiu, który optował za tym, żeby go nie wrzucać. Bo on mi się wydawał tak prosty i tak jak gdyby, może nie że prymitywny, ale na zasadzie taki, wiesz, odbiegający od całej koncepcji tej płyty. A robiłem sam ten pokazanie chyba 15 minut, nie? Bo tam poza tym motywem na fortepianie są bębny i bas i tam jakieś, nie wiem, pojedyncze jakieś tam efiksy się pojawiają, więc tam nie ma. I Gośka Wdowa, która usłyszała ten numer, dzwoni do mnie i mówi, że zajebisty, nie? Ktoś tam dzwoni, że zajebisty. I mówię, kurwa, nie? Naprawdę? Mówię, to nie, mówię, to jak to, nie? I to był numer, który jak gdyby, wiesz, napędził nam najwięcej hype'u przy tamtej płycie, miał najwięcej wyświetleń i tak dalej. Pojawiło się tam, kurwa, z 500 remixów, wiesz, w sieci tam najróżniejszych do wykonawców, więc tak mówię, wow, nie, ale jak to, nie? Ja też to remixowałem. A, okej, okay, no. I wiesz, i... no ale tak jest, czasami no nie przewidzisz pewnych rzeczy, nie? Poza tym też wierzę w to, że siedząc tam codziennie nad tymi kawałkami, to tracisz po prostu obiektywizm, nie? I fajne jest to, że puszczając ludziom z zewnątrz, którzy totalnie nie znają tego materiału, jak gdyby, wiesz, oni to weryfikują dopiero, nie? I czasami rzeczy, których totalnie nie obstawiałeś, nagle się okazują bęka, te, w które mocno wierzysz, wiesz, to nie do głowy. Czyli można. Można. Dzięki wielkie za rozmowę. Ja również dziękuję. Naprawdę było mi bardzo miło i mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tej rozmowy. A jeśli nie, to zapraszam Was do kolejnych odcinków, które się niedługo pojawią. I cóż. Pozdro. Pozdrawiamy. Bang.
Wielki yo. Całe życie. Przynta. Vanilla H.